zamienimy na raz, raz. Otwieram 38. sesję Rady Gminy Ciechanów. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam panie i panów radnych, witam zaproszonych gości w osobach pana wójta, pana zastępcę, witam panią skarbnik, witam pana radcę prawnego, witam panią kierownik GOPS-u, witam panie i panów sołtysów, witam wszystkie niewymienione osoby obecne na sali obrad. Witam również przedstawiciela Rady Powiatu Ciechanów. Protokół z ostatniej sesji macie państwo w BIP-ie Urzędu Gminy. Czy są jakieś uwagi? Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze przywitać nową panią sołtys z miejscowości Rykaczewo i przedstawić jednocześnie właśnie pani Iwona Muczyńska, nowy sołtys. Przychylam się do prośby. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję. Państwa. Proszę, kolega Piotr. Także chciałbym przywitać pana, nowego pana sołtysa z Przążewa, pana Malinowskiego Wojciecha. No. Protokół z ostatniej sesji macie państwo do wglądu. Czy są jakieś uwagi, wnioski? Nie ma. Porządek obrad. Państwo radni posiadacie, czy są jakieś wnioski, propozycje? Nie ma. Pan wójt złożył wniosek do rady o zmianę porządku dzisiejszych obrad i wnosi o wprowadzenie do niego dwóch projektów uchwał, z których pierwszy dotyczy zmiany uchwały Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. I drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektów uchwał wynikających z wniosku pana wójta? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych. 12 radnych było za zmianą porządku obrad. Stwierdzam, że rada przyjęła porządek dzisiejszych obrad. Proponuję, aby te wprowadzone punkty umieścić w porządku dzisiejszych obrad jako punkt numer 10 i 11. Proszę pana wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej. Witam państwa bardzo serdecznie. Co prawda koledzy radni uprzedzili moje słowa, ale dołączam się do powitań właśnie nowych sołtysów. Pierwszy nowy sołtys i po raz pierwszy na sali to jest pan Malinowski. Z ostatniej chwili pani Muczyńska, nowy sołtys z Rykaczewa. Szanowni państwo, bardzo mało punktów, bo 30 czyli grudnia była sesja, czyli niecały miesiąc czasu naszej działalności w nowym roku. I tak, od takiej bardzo, kwota nie za duża, ale ponad 65 tysięcy złotych dostaliśmy dofinansowania do folii rolniczej. Łączna kwota będzie 70 500 złotych z naszym wkładem. I złożyliśmy 5 wniosków na tak zwany ten MIAS. To są na kownaty rzędowe, modełka, ujazdówek, sokołówek i rudki borki. O ile przy kownatach rzędowych i w ujazdówku chodzi o budowę parkingu wokół świetlicy,
I przy Sokołówku jest to przygotowanie placu pod plac zabaw i załatwienie terenu przede wszystkim, żeby można było wybudować plac zabaw. W Rudkach, Borkach jest to ogrodzenie nabytej działki, a w Modełce jest to docieplenie, dalsza część docieplenia świetlicy wiejskiej w Modełce. W końcu nawiązaliśmy już, doszliśmy do konsensusu odnośnie podpisania umowy z WIK-iem na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej, bo do tej pory nie mieliśmy tego sfinalizowanej. Kwot jeszcze Państwu nie będę w tej chwili przedstawiał, bo część umowy została z WIK-u, część jest u mnie, ale na najbliższych komisjach Państwu przedstawię, jak się będą kształtowały kwotowo poszczególna realizacja. Przy płukaniu, czyszczeniu kanalizacji to jest tylko jeden zapis na zlecenie nasze, tak żeby oni samoczynnie nie będą robić, nasze zlecenie i to będzie robione po prostu poprzez zlecenie. I następna sprawa, w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej już w końcu otrzymamy pozwolenie na wybudowanie czy rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gumowie z wykopaniem studni. To ta sprawa też się ponad rok czasu ciągnęła, ale w tej chwili już powiat wczoraj zakomunikował, że w przyszłym tygodniu będziemy rozpisywać przetarg, żeby tę stację rozbudować. Proszę Państwa, jedna umowa jest podpisana na przebudowę drogi w miejscowości Rzeczki, a prawdopodobnie jutro będzie podpisana umowa na przebudowę ulicy, dwóch ulic w zasadzie, w Chruszczewie, czyli w tej starej części wioski. Przygotowujemy w tej chwili materiały i tutaj będę chciał posiłkować się jeszcze Państwem tutaj obecnymi na sali. Chodzi o drugi nabór do Polskiego Ładu. I w tej chwili to, co Państwo wiecie dokładnie, dostaliśmy 3 600 000, ale na modernizację, przebudowę, dobudowę i budowę sieci wodociągowych. W tej chwili szykujemy na razie, bo jeszcze nie przygotowaliśmy, ale Państwo może podpowiecie, przede wszystkim na drogi i musimy sobie wyjaśnić, czy będziemy musieli wypisać, przepraszam, konkretnie w których miejscowościach, czy po prostu zostanie to przyjęte, że tylko na drogi, bo pisaliśmy przy pierwszej tej naborze, drogi zostały u nas wyrzucone. Następny punkt chcę wprowadzić, być może uda się pozyskać pieniądze na wymianę oświetlenia, tego starego oświetlenia z tych żarówek, a jeszcze mamy różne, nawet rtęciowe, wymienić na LED-owe. Jest 700 bodajże 20 takich lamp i będziemy chcieli to wprowadzić do Polskiego Ładu, ale znowu jest pytanie i to trzeba będzie wyjaśnić przy pomocy pana prawnika i pewnie RIO, bo te lampy, które te 720 sztuk, to są jak gdyby lampami własnością zakładu energetycznego. Czy my będziemy mogli z tej kasy wymienić, to trzeba to wyjaśnić, ale uważam, że my płacimy za prąd, my płacimy za konserwację, a jakby wymienił, to na pewno to za jakiś czas, czy to będzie 4 czy 5 lat, zrekompensuje nam się to w tej postaci kosztów za płaconą energię. I proszę Państwa, no, na tą chwilę tyle. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania czy podpowiedzi, to z miłą chęcią przyjmiemy, zapiszemy i byśmy w przyszłym tygodniu wypełnili te dokumenty na nabór na ten Polski Ład, żeby to poszło i cierpliwie będziemy czekać, jaką kwotę zostanie gmina, będzie miała przydzielona. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Wypowiedzi radnych gminy, proszę bardzo. Proszę kolega Kalman. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie mi głosu. Chcę powiedzieć, że napisałem petycję do pana, panie przewodniczący, którą dzisiaj po obradach
będę oficjalnie chciał złożyć w sekretariacie, ale niestety muszę ją sam odczytać, gdyż istnieje realna obawa, że ta petycja może zaginąć lub też ktoś inny, gdyby zechciał przeczytać, pod byle pretekstem nie będzie pewnie chciał przeczytać. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zawarte tutaj treści w nikogo nie mogą uderzać i nie był taki zamiar. Krytyka jest tutaj oczywiście opisana, proszę o cierpliwość i wysłuchanie. Jak istnieje krytyk filmowy, literacki, muzyczny i tak dalej, więc uważam, że jest potrzebna. Także te słowa, kwestie, które są zawarte, nie są obliczone na to, aby kogokolwiek obrazić czy poniżyć. Pozwólcie Państwo, że przeczytam petycję, którą napisałem do Pana Przewodniczącego. Czytam od A do Z. Pan Eugeniusz Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Petycja. Panie Przewodniczący, czy i kiedy w naszej gminie zapanuje ład, poszanowanie prawa, kiedy wreszcie zostanie przywrócona należyta pozycja Rady Gminy jako organu uchwałodawczego, a nie fasady i maszynki do głosowania wedle oczekiwań wójta? Panie Przewodniczący, Państwo Radni, czy nie widzicie jawnej manipulacji, której jesteśmy permanentnie poddawani? Czy tego chcemy? Czy kiedyś zostanie przerwany łańcuch niedorzeczności i absurdów? Przytoczę tylko dwa znamienne przykłady. Tylko dwa. Pierwszy. Rada nie zapoznana jest treścią skarg, a głosuje nad ich zasadnością. Czyli nie wie Rada, za czym głosuje, ale wie, że skargi są niezasadne. Komisja nie analizuje skarg, jak zapisane jest w statucie, lecz po odczytaniu zarządzone jest głosowanie, a wynik jest zgodny z założeniem. Oczywiście każda skarga na działalność wójta bez rozpatrzenia i z zatajeniem niektórych załączników uznawana jest za bezzasadną. Dobitnie to pokazuje sesja na przykład numer 18. Wójt jako organ wykonawczy wedle własnego humoru prowadzi ręczne, niekoniecznie racjonalne zarządzanie, ostentacyjnie udowadniając, że jest władcą absolutnym. Nie wykonuje prawomocnej uchwały Rady Gminy, łamiąc artykuł 30 ustawy o samorządzie gminnym. Udowadnia, że Rada nic nie ma do powiedzenia. Choćby drugi przykład. Innym razem przechwytuje korespondencję radnego, której adresatem jest pan przewodniczący Rady i podobno przekazuje ją do pani skarbnik. Pytam zatem, jakim prawem w taki sposób lekceważący zawłaszcza kompetencje przewodniczącego Rady. Złamany zostaje artykuł 65 KPA. Jak stwierdził pan wójt podczas 36 sesji, Rada Gminy i tak by, cytat, i tak by nie przyjęła wniosku radnego i dlatego nie przekazał go przewodniczącemu Rady. Myślę sobie, jasnowidz albo prorok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, takim jasnowidzem to był towarzysz Józef Stalin, który zawsze głosował, przed głosowaniem znał wynik głosowania. A wracając do złożonego wniosku, to w poniedziałek, 24 stycznia, sprawdziłem u pani skarbnik. No i cóż, pan wójt wniosku nie dostarczył. Świadkiem tego jest pan radny, pan Petrykowski. Bo jeśli by dostarczył, to bym zapytał panią skarbnik, dlaczego nie przekazała i nie uznała to jako pomyłki, nie przekazała panu przewodniczącemu, do którego był zaadresowany wniosek. Panie Przewodniczący, domagam się w imieniu swoim i mieszkańców naprawienia tej patologicznej sytuacji. Jak można prawidłowo złożony wniosek dnia 7 października, to jest ten wniosek, nie dostarczyć do pana do chwili obecnej? Wójt łamie obowiązujące prawo, działając na szkodę mieszkańców i to od wielu lat, co gołym okiem widać. Gdyby zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem gminy była prowadzona kontrola pracy pana wójta, byłoby to z korzyścią dla gminy i dla samego wójta. Dziś nie zasiadałby z poważnymi zarzutami na ławie oskarżonych. Każda, a szczególnie jednoosobowa władza pozostawiona bez kontroli bardzo szybko ulega deprawacji, a władza absolutna, absolutnej deprawacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Nie wiem, czy został Pan upoważniony od koleżanek i kolegów radnych, żeby w ich obronie Pan stawał.
No jeśli chodzi o moją osobę, to ja uważam, że ja sobie niekoniecznie życzę, żeby pan zabierał głos w mojej sprawie i w mojej współpracy z panem wójtem, bo ja, jeżeli widzę, że jest coś nie tak, to ja potrafię z panem wójtem rozmawiać. Także dziękuję kolego, ale nie trzeba mnie wyręczać. Ja sobie poradzę z panem wójtem. Dziękuję. Tylko fakty. Wypowiedzi i zapytania sołtysów. A, przepraszam bardzo. Proszę, kolega Piotr. Panie wójcie, zaistniała wczoraj taka sytuacja dość, myślę, nieprzyjemna, gdyż dostałem tutaj telefon od jednej z mieszkanek, że pan wójt stwierdził, że ja jestem jako radny przeciwko inwestycji w Niestumiu polegającej na budowie chodnika w ulicy Polnej. Takie fakty nigdy nie miały miejsca, gdyż nigdy nie głosowaliśmy nad chodnikiem na ulicy Polnej, gdyż takiej inwestycji nigdy pan jeszcze do rady nie zgłaszał. Prawda, panie skarbnik? Nie było nigdy takiej inwestycji. Oczywiście w tamtym roku mieszkańcy bardzo prosili o ten chodnik, natomiast nigdy to nie trafiło pod obrady rady gminy. I chciałbym, żeby pan to wyjaśnił sytuację. Dziękuję. Kolega Jan, proszę. Wójcie, wspomniał pan o Polskim Ładzie. Ja od razu zgłaszam wniosek. Jest droga taka gumowa w kierunku Ojrzenia i do tego Polskiego Ładu. Tam dobrze byłoby ją zrobić, by połączyły 60 z 50, jeśli gmina Ojrzeń by też się do tego podłączyła. Naszej drogi tam jest, nie wiem, około 2 km i pewnie jest kilometr gminy Ojrzeń. I jeszcze druga rzecz, chciałem poruszyć taki problem, który jest w Gumowie. Są dwa skrzyżowania w Gumowie. Drogi gminnej, tej drogi, którą w 2020 roku remontowaliśmy, z drogą krajową numer 60. Wjazd i wyjazd tej drogi. To są skrzyżowania dróg utwardzonych. Nie ma tam znaków, nie ma organizacji ruchu. Według mojej wiedzy, przepisów ruchu drogowego, na takim skrzyżowaniu należy się zachować tak jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Wyjeżdżając z drogi gminnej, na jednym bądź na drugim skrzyżowaniu mamy obowiązek przepuścić pojazdy nadjeżdżające z prawej strony i możemy wyjechać. Nie mamy obowiązku przepuszczania pojazdów nadjeżdżających z lewej strony od strony Ciechanowa. Śmierć w oczach, jeśli ktoś się tak zachowa. Także prośba o apel taki o podjęcie rozmów z GDDK i A, żeby po prostu zorganizować organizację ruchu na tych skrzyżowaniach. Przecież były takie przypadki w Goryszach. Kilka lat temu był taki przypadek. Podobna sytuacja była. Nie było organizacji ruchu. Skończyło się to śmiercią kierowcy. A prawdopodobnie zachował się zgodnie z przepisami. Są tutaj na sali osoby, które zajmują się ruchem drogowym. Myślę, że potwierdzą moje myślenie, moje rozumowanie. No, także proszę jak najszybciej to zrobić, bo dopóki nie doszło do tragedii. To są dwa skrzyżowania w środku wsi. Jeśli ktoś tam zabłądzi, ktoś obcy, bo miejscowi tak się nie zachowają, ale ktoś obcy, jeśli zabłądzi, wjedzie na tą drogę, może w ten sposób wyjechać w nocy na przykład. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, kolega Piotr. Panie wójcie, jeszcze, bo zapomniałem, przypominam, że na zeszłej sesji ja zgłaszałem pomysł do Polskiego Ładu, żeby zrobić wzdłuż 616. Miał pan się spotkać, obiecał pan, że pan się spotka z panią Drążewską chodzi o ścieżkę od Glinki do Niestunia, żeby zrobić ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej 616. To ja może odpowiem na to pytanie. Jest złożony wniosek do dyrekcji MZDW, bezpośrednio do dyrektora Dąbrowskiego. Tak, po ostatnim spotkaniu. Dzisiaj mamy następne spotkanie, także jeszcze wręczymy mu osobiście ten dokument. Proszę bardzo. Panie wójcie,
Ja chciałem nawiązać odnośnie spotkania, co mieliśmy z mieszkańcami w Chruszczewie i częściowo z Kargoszyna, odnośnie tej opłaty adiacenckiej. Mieliśmy się spotkać z mieszkańcami w styczniu. Ja rozumiem, że to pandemia, różne sprawy, to się wszystko przeciąga, ale coś trzeba w tym kierunku zrobić i tym mieszkańcom wyjaśnić, bo pytają mnie, co w tej sprawie, ja nie wiem, co im odpowiedzieć. Chciałbym, żeby pan podszedł do tej sprawy poważnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kolega radny powiatu, proszę bardzo. Spraw, które chcę przedstawić i powtórzyć po raz który. Takie pytanie mam, bo po prostu mieszkańcy mnie nachodzą, pytają. Jak coś się robi, to wymagają. Jak się nic nie robi, to można sobie spokojnie leżeć, nic nie robić. Pytanie mam takie. Czy istnieje szansa w najbliższym czasie wykonania u nas kanalizacji? Bo mieszkańców przybywa, ja tu procentowo sobie wyliczyłem, ile zajmujemy ludnościowo i powierzchniowo w stosunku do powierzchni gminy i mieszkańców. Także mamy 6% w stosunku do mieszkańców w całości i około 13% do zajmowanych miejscowości. Wszystkich miejscowości jest w nagmiecie Chanów 45. Jaka szansa, żeby ta kanalizacja u nas powstała, bo jest tragedia. Następna sprawa, nadal mamy problem z wodą, z wodociągiem. Co i raz jest awaria, co i raz jest sobota, niedziela. I oczywiście pierwsze telefony do mnie. Oczywiście wójt potwierdzi, bo ostatnio też dzwoniłem, że to niedziela była i był problem, ale po jakimś tam czasie, po interwencji, powiedzą państwo z wodociągu, że mamy takie problemy, awaria została usunięta, ale jak długo to trwać ma być jeszcze, to nie wiem. Następna sprawa, nieszczęsna ulica Słoneczna, żeby nie ubiegał się i nie prosił o ten asfalt, to może nie byłoby problemu. Z tym asfaltem jest tragedia. Teraz raz zamarza, raz puszcza, tam się robi teraz zapadliska. Jeżdżą samochody różnych tam ładowności, nie wiem, czy nie warto znaku postawić, czy jak, ale trzeba to poprawić, bo się robi taka pajęczyna, że w niedzielę spacerowałem tamtędy, no to niedługo tam już nie przejdzie po prostu, trzeba będzie bokami iść. 10 października we wniosku na Fundusz Sołecki od razu zabezpieczyliśmy pieniądze na MIAS. Nie wiem, dlaczego zostaliśmy nieujęci, bo obiecane miałem na zebraniu, pan wójt był, pan zastępca, no i pan Sławek Mieliński też obiecał, że w tym roku na pewno będziecie mogli się ubiegać o to. Zostawiliśmy sobie rezerwy 10 tysięcy zgodnie z wymogami. I jak właśnie, czy jest, bo chyba już ostatni to dzień jest, czy jest szansa, prawdopodobnie skorzystamy z tego wniosku. Prośba, pytania, zapytania młodszej grupy dzieci, młodzieży, no i mieszkańców. Czy jest szansa, że my jako miejscowość czwarta z kolei pod względem ludności doczekamy się dla dzieci boiska, placu zabaw, może świetlicy, gdzie na łasce jesteśmy z agroturu, zawsze prosimy o zebrania czy spotkania, zawsze tam nie powiem, ale problem jest, bo trzeba jednak to posprzątać, później poprosić, iść, żeby to wyglądało, zostawić jak w należytym porządku. To ja bym miał tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kolega Przemysław. Jeszcze jedna sprawa jest. Myślę, że tutaj akurat radny z Gumowa się dołączy do tego. Mieszkaniec Gumowa teraz kupił ziemię w Rykaczewie. Był geodeta na miejscu. Okazało się, że ta droga między Rykaczewem a Gumowem. Wiesz, trochę, Jasiu, nie wiem, czy kojarzysz, że słupki są teraz nabite. Okazuje się, że połowa teraz drogi znajduje się w polu i taka prośba, czy jak będzie robiony ten drugi etap drogi w Rykaczewie, być może jakiś urobek, który na pewno będzie do wywiezienia, taka moja uwaga i prośba, może by jakoś dało radę od razu, żeby tą drogę przesunąć troszkę w lewo, bo za chwilę się okaże, że po prostu tej drogi nie będzie możliwości przejazdu tam. Więc może taka prośba, żeby gdzieś jakaś uwaga była. Nie, ja mówię o tej drodze między Gumowem od Cedrobu przez pole tutaj do Rykaczewa. Tak, tam już były, teraz jest geodeta, słupki są zabite, tylko tam większość drogi jest praktycznie w polu. W polu czy w działce? W działce. W działce ogrodzonej.
Nie w tej ogrodzonej, w tym polu po prawej stronie, w tym, co jest kupione. I taka prośba po prostu, że może ten urobek, który gdzieś będzie na pewno wyważony, może tam byśmy dali radę to zrobić, żeby ten przejazd zapewnić. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Wypowiedzi i zapytania sołtysów. Bardzo proszę, pan sołtys Gąski. Panie wójcie, ja chciałem zgłosić taką sprawę. W Gąskach na ulicy Długiej był kopany gaz i był kopany po krawędzi jezdni i jeszcze ta krawędź jezdni, to jeszcze jest tam jeszcze na tej krawędzi jezdni był bruk ten stary jeszcze i ten bruk został po prostu jakiś tam pasek wykopany tej i te kamienie zostały wywiezione w ogóle całkowicie. No i teraz wytworzyła się kolejna. No i to trzeba jakoś, ci gazownicy muszą jakoś to kolejne załatać to, no bo to już grozi bezpieczeństwu ruchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan sołtys Woli Pawłowski. Panie wójcie, ja do pana mam taką prośbę, się, że Rada Sołecka się zwraca. Chce mi tam już, chce mi skończyć to świetlicę już tam, żeby była jeszcze naprawdę oddana do tego użytku, bo tam się mieszkańcy pytają, czy mają a to komunię mają, a to tam osiemnastki. W zasadzie ja sam chcę takie małe wesele zrobić, bo tam 50-lecie obchodzić będę. No i ten. I no, zabraknie mi troszeczkę parę złotych na podłogę. 4000, więcej nie. Sami to wszystko robimy w swoim zakresie, tam tynki czy położenie nawet tej podłogi będzie to jest w swoim zakresie, aby tylko chodzi tyle, żeby rachunek taki na 4000 zł, żeby do finansowania zostało się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa sołtysów jeszcze? Nie widzę. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2022. Proszę bardzo, panią skarbnik. Państwa, to jest pierwsza zmiana uchwały budżetowej przyjętej na ten rok 14 grudnia ubiegłego roku. Zmiany dotyczą dochodów, jak i wydatków. Celem zrównoważenia po tych samych kwotach, po tych stronach wprowadzono następujące kwoty. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, paragraf 077, dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów o kwotę 135 tysięcy z tytułu planowanej sprzedaży działek gminy położonych w miejscowości Rydzewo. Plan po zmianach wynosi 810 tysięcy złotych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 926, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 2460, a więc dotacja, na podstawie umowy z dnia 25 stycznia bieżącego roku zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w sprawie dofinansowania w formie dotacji wprowadza się do realizacji w okresie od 28 lutego 2022, przepraszam, to jest błąd, do 30 czerwca 2022 roku przedsięwzięcie usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu bibek w kwocie 70 500 zł, w tym kwota dotacji 64 860. Pozostała kwota, czyli 5640, to jest udział środków własnych. W dziale 010, analizując już wydatki rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 010-43 infrastruktura wodociągowa wsi, paragraf 60-50, dokonuje się następujących zmian, a więc nazwę zadania, inwestycje pod nazwą dotychczasową, budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn zmienia się na zadanie pod nazwą budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciechanów
tym samym zmniejszając jej wartość z 1 800 000 do 350 000. Ponadto wprowadza się do realizacji nowe zadanie z pozyskania z tych środków z wyżej wymienionego zadania pod nazwą rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie, budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej w kwocie 1 400 000 złotych. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 gospodarka gruntami nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany, a więc sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Rydzewo z wyszczególnieniem trzech działek o powierzchni 0,4055 hektara w kwocie 5500 zł. Wprowadza się także nowe zadanie, rozbudowa parkingu samochodowego pod budynkiem Urzędu Gminy, przed budynkiem Urzędu Gminy Ciechanów w kwocie 100 000 zł i dokonuje się zwiększenia, przepraszam, zmiany zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Woli Pawłowskiej w kwocie dotychczasowej 18 401 zł 60 groszy, przy czym kwota nie zostaje, nie ulega zmianie. Zmianie ulega nazewnictwo zadania pozwalające rozszerzyć zakres zadań. Remont świetlicy wiejskiej na zadanie pod nazwą remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zwiększać plan wydatków przeznaczony na realizację zadania obsługa geodezyjna gminy Ciechanów o kwotę 50 000 zł, plan po zmianach 150 000. Na podstawie umowy, no przepraszam, uchwały z numer 35/223/21 Rady Gminy Ciechanów z 9 listopada 2021 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminne Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, plan wydatków z działu 758 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przenosi się do działu 750 administracja publiczna w kwocie łącznej 301 982 zł. To są tylko i wyłącznie wydatki bieżące zamieszczone w załączniku numer 2 w 100% z działu 758 do 750-23 przeniesione. Wprowadza się środki własne w dziale 855 rodzina, rozdział 855.01 świadczenia wychowawcze w kwocie łącznej 29 500 zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 926, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300, na podstawie umowy z dnia 25 stycznia 2020 roku zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej siedzibą w Warszawie w sprawie dofinansowania w formie dotacji wprowadza się do realizacji w okresie od 28 lutego bieżącego roku do 30 czerwca 2022 przedsięwzięcie usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nazwach i typu Big Bag, to jest tak nazywa się całe to zadanie, w kwocie 70 500, tak jak wcześniej wspomniałam, z udziałem środków własnych 5640 zł, które pozyskano z przesunięcia środków zabezpieczonych w dziale 900, rozdział 995, paragraf 4300, już w momencie tworzenia budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3 miliony zł, planowany do pokrycia w tej samej kwocie kredytem, przychody budżetu w wysokości 2 miliony 120 tysięcy, też kredyt przeznacza się na rozchody w wysokości 2 miliony 120 tysięcy z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 2 miliony 120 tysięcy. Reasumując, przychody w budżetu wynoszą 5 miliony 120 tysięcy, a rozchody 2 miliony 120 tysięcy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zresztą pytań. Proszę bardzo, kolega Janusz. Panie skarbnik, ja mam pytanie. W dochody w dziale 700 wprowadzamy planowy dochód 135 sprzedaży działek w Rydzewie. Wydatki w dziale 700 5500 za trzy działki. O co tu chodzi? O, chodzi o pokrycie aktów notarialnych. To będzie 5000 za 500 za ten akt notarialny, tak? Tak, za akty notarialne i za postępowanie notarialne. A za te trzy działki mamy 135. Tak, przypuszczalne. To jest dochód jeszcze taki przypuszczalny przy konsultacji z gospodarką nieruchomościami. Na trzy. Tak, tak. I plus VAT do tego, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Jeśli jestem już przy głosie, to chciałabym prosić, aby zebrani tutaj państwo sołtysi, jeśli to jest możliwe, zgłosili się do wydziału, do referatu podatkowego, jeśli jest możliwe, zebrali nakazy płatnicze, dlatego że w obecnej sytuacji przy wzrastającej inflacji, która już galopuje, mamy obecnie 9% inflacji, koszty usług rosną diametralnie i bardzo proszę zrobić ukłon w stosunku do urzędu i zebrać te nakazy i jeśli jest to możliwe, rozdać osobom, z którymi państwo mogą współpracować w ramach swoich stanowisk. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, kolega Piotr. Ja mam jeszcze pytanie. Robimy zmianę zadania, budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gargoszyn na ogólnie na terenie gminy Ciechanów. My mamy tylko sieć kanalizacji tylko w Gargoszynie i w Chruszczewie. Tak. No więc co to jest za pomysł, żeby na terenie gminy Ciechanów? No przecież jak nie w Gargoszynie, to w Chruszczewie. Ale czy my wiemy w ogóle, gdzie będziemy to budować? To jest na razie nie bez wskazania w miejscowości. Jest ogólnie przyjęte takie zadanie, bez wskazania miejscowości. Czyli nie mamy ani planów, ani pozwoleń na budowę, ani nic? To z tym pytaniem do pana wójta. Ja po prostu wykonałam. I drugie pytanie jeszcze. Wprowadza się budowę tej stacji uzdatniania wody w Gumowie. Tak. Za 1 400 000 i to jest z naszych środków? Tak. Na tym etapie tak. Co znaczy na tym etapie? To znaczy w tym momencie wprowadzony jest do zadań inwestycyjnych jednorocznych, a prawdopodobnie przesuniemy je do realizacji w ramach programu Polski Ład przy podjęciu już konkretnej, posiadając już kosztorysy zadań. Czyli tak naprawdę mrozimy 1,5 miliona, tak? Słucham? Czyli tak naprawdę mrozimy sobie 1,5 miliona, no bo będziemy to robić z tej promesy, rozumiem, która jest... No tak, ale żeby móc stworzyć kosztorysy, muszę mieć wyszczególnione zadanie i w ten sposób przygotowuję środki pod te zadania. A jakie będą, że tak powiem, dalsze, jak pani to nazwa, zadania, tak? Tak. No bo przecież ta promesa jest powyżej 3 milionów, no to jest... To jeszcze 2 miliony w zasadzie. Ale nie mam wytycznych, na jakie miejscowości i jakie zadanie przyjmiemy. To może pan wójt by powiedział, jakie jeszcze wodociągi i kanalizacje będziemy robić za 2 miliony. No bo żeby nie wyszło tak, że po prostu będziemy musieli zwracać tą promesę. Jakby można było. Dziękuję. Wójt odpowie później. Czy są jeszcze pytania w tej kwestii? Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2022? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 10 radnych było za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę. Trzy głosy przeciw. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2022 rok. Kolejny punkt, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statusu gminnego ośrodka pomocy społecznej w Ciechanowie. Bardzo proszę panią kierownik GOPS. Proszę państwa, na komisjach przedstawiałam państwu konieczność zmiany. Proszę. Przedstawiałam państwu konieczność zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
ponieważ bardzo często zmieniają się przepisy dotyczące pomocy społecznej, są zmiany organizacyjne w samym Urzędzie Gminy i konieczność uzupełniania statutu o kolejne zadania jest konieczna. O jakie zadania chodzi? Przede wszystkim o wpisanie do statutu GOPS-u realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dodatek osłonowy, o którym Państwu mówiłam na komisjach. To jest nowe zadanie. O zmianę zapisu, tu chodzi o Klub Senior Plus, zmianę zapisu w statucie i dodanie części zdania, w tym dziennego ośrodka wsparcia, bo Klub Senior Plus jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Ponadto, ponieważ zakończyliśmy jedną perspektywę finansowania ze środków unijnych, a wchodzi następna, która będzie obowiązywała do 2027 roku, więc w statucie powinien być zapis, że no nie wiem, czy będziemy, czy nie będziemy, ale zapis powinien być, że będziemy wnioskować o dofinansowanie w projektach unijnych, w projektach szczególnie miękkich dotyczących pomocy społecznej w tej nowej perspektywie finansowania. Następnie, ponieważ GOPS obsługuje również i prowadzi rządowy program Posiłek w Szkole i w Domu, który obowiązuje do 2023 roku, więc to po prostu w podstawach prawnych chcieliśmy uzupełnić. Wieloletni program Senior Plus w tej chwili obowiązuje do 2025 roku, został nieco zmieniony, więc te przepisy dotyczące programu również chcielibyśmy wpisać do podstaw prawnych. Oczywiście nową ustawę z 17 grudnia poprzedniego roku o dodatku osłonowym. W tej chwili jesteśmy na etapie przyjmowania wniosków od beneficjentów oraz ostatni zapis, który zmienił się z dniem, obowiązuje od 1 stycznia, czyli że obsługa księgowo-finansowa z powrotem jakby wróciła do Urzędu Gminy, ponieważ CUF został rozwiązany. To jest, jeśli ktoś z Państwa ma pytania do tej uchwały, to bardzo proszę. To są wszystkie zmiany. Dziękuję. Nie ma pytań. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. 13 radnych było za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez gminę Ciechanów zadań z zakresu dodatku osłonowego. Bardzo proszę, pani kierownik. Proszę Państwa, więc tak, w tej chwili GOPS został upoważniony do realizacji zadania nowego, czyli realizacji zadań z ustawy o dodatku osłonowym. Od razu powiem, że to mówiłam na komisjach, że zarówno w tej poprzedniej uchwale w zdaniu pierwszym został zmieniony po prostu artykuł jako podstawa prawna i tutaj w projekcie tej uchwały o dodatku osłonowym również taki zapis w podstawie prawnej został wprowadzony. Ja omawiałam Państwu, na czym będzie polegać realizacja tego zadania o dodatku osłonowym. Jest to oczywiście realizacja zadania z administracji rządowej. Gmina będzie otrzymywała na realizację dotacje i na wypłaty. Dzisiaj rano może pojawił się problem, on jest po prostu do wyjaśnienia, bo my nie przestajemy tu przyjmować od beneficjentów dodatków osłonowych.
znaczy wniosków, samych wniosków, one będą rozpatrywane i w pierwszej wersji miały być wypłacane pierwsza rata do 31 marca, druga rata do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą do 31 stycznia, czyli do poniedziałku, mieli możliwość, mają skorzystania z jednej raty wypłaty, kiedy złożą wniosek w terminach późniejszych, maksymalnie do 31 października. Z tym, że tu trzeba pamiętać, że do 31 lipca dochody, jakie będą brane do przeliczenia dodatku, to będą dochody za 2020 rok. Natomiast ci, którzy złożą od 1 sierpnia do 31 października, dochody do przeliczenia będą brane za 2021. Z tym, że proszę Państwa, jak to no zwykle bywa, są pewne zmiany przepisów. Już w tej chwili my mamy jako pracownicy 31 w poniedziałek, 31 stycznia możliwość udziału z podziałem na godziny grupy w następnych szkoleniach, które Ministerstwo Klimatu organizuje, ponieważ okazuje się, że wczoraj Sejm, przyjmując ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, wpisał w tej ustawie innej, nie w ustawie, którą wcześniej mamy o dodatku osłonowym, wpisał zdanie lub dwa, nie widziałam tej ustawy, bo ona jeszcze nie jest opublikowana, wpisał zdanie o dodatku osłonowym, które po prostu zmienia trochę treści zapisów. Czekamy na to, aż ustawa będzie opublikowana. Prezydent Duda podpisał już tę ustawę, ale po prostu czekamy na jakieś nowe wytyczne. Nie chodzi o zagrożenie wypłat może dla ludzi, ale o interpretację przepisów, o wytyczne szczegółowe i o to, o wskazówki dla gmin, jak mają do końca i rzetelnie realizować to zadanie. Także jakby nowa ustawa o ochronie odbiorców paliw gazowych teraz połączyła się, tu są naniesione poprawki do ustawy o dodatku osłonowym. Jest taki pomysł, żeby dodatek wypłacać jednak jednorazowo, ale to będziemy o tym po prostu wszystkich na bieżąco informować. Z tego, co zauważyliśmy, do nas zgłaszają się na razie osoby starsze lub samotne, no, które potrzebują pomocy w złożeniu, w wypełnieniu tych wniosków. Mogę jeszcze powiedzieć, bo to jest komunikat właśnie z rana, z dzisiaj. Myślę, że wnioski nie będą zmienione, wzory, bo my żeśmy za nie po prostu zwyczajnie zapłacili w drukarni, że Ministerstwo Klimatu, rzecznik się wypowiedział dzisiaj, że jeśli będą wprowadzone takie poprawki do ustawy, to oczywiście według tych wniosków, które już w tej chwili mamy 170 wniosków, czyli być może, że niektórzy w ogóle ludzie deklarują się, że chcą w jednej racie to wziąć, czyli w późniejszym terminie będą składać. Rzecznik wyjaśnia tutaj w tym komunikacie, że żeby ludzie czy nie stracili, czy żeby to nie było przeliczanie inaczej niż było założone ustawą, będą po prostu wypłacane wyrównania i deklaruję jednocześnie, że ministerstwo pracuje nad zmianą innych przepisów ustawy o dodatku osłonowym, gdzie rozważa między innymi właśnie możliwość wypłaty dodatku w jednej transzy, a nie w dwóch, wydłużenie terminów na rozpoznawanie wniosków i dostarczenie narzędzi przede wszystkim pracownikom pomocy społecznej, aby mogli weryfikować wnioski.
To są wszystko komunikaty z dzisiaj, ale na stronach sejmowych jeszcze nie widzimy opublikowania tej ustawy, mimo że prezydent ją podpisał. To tyle na temat. Ja będę oczywiście po szkoleniach na bieżąco. Będziemy zamieszczać komunikaty na stronie, na BIP-ie w Urzędu Gminy, tak żeby wszyscy wiedzieli, co im przysługuje, jakie są zmiany. Także w tej chwili mogę tyle powiedzieć na temat tej uchwały, którą mamy podjąć. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo, pani kierownik. Nie ma pytań. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji przez gminę Ciechanów zadań z zakresu dodatku osłonowego? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanów w 2022 roku. Bardzo proszę, pani Sylwia. Dzień dobry. Przedstawię państwu uzasadnienie do uchwały. Na komisjach był przedstawiony projekt uchwały. Mogli się państwo z nim zapoznać. Na podstawie artykułu 11 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt do zadań własnych gmin należy obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapanie oraz przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Rada Gminy Ciechanów określa corocznie w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z artykułem 11a ustęp 7 ustawy projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2022 roku został przekazany pismem z dnia 13 grudnia 2021 do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ciechanowie, Stowarzyszeniu Pies i Spółka w Ciechanowie i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. Po zapoznaniu się z projektem pozytywną opinię do programu wydali Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie bez uwag i zastrzeżeń oraz Stowarzyszenie Pies i Spółka. Pozytywna opinia. Zgłoszone uwagi dotyczyły braku możliwości skontaktowania się z numerem alarmowym w dni wolne od pracy i po godzinach pracy urzędu. Telefon nie jest odbierany. Konieczności konsultacji z wójtem zgłaszanych psów. Konieczność konsultacji z wójtem pozwala na weryfikowanie zgłoszeń, a co za tym idzie ponoszonych kosztów przez gminę. Użytych terminów kastracja i sterylizacja. Stowarzyszenie zasugerowało nazwę kastracja. W programie zostały użyte sformułowania zgodne z ustawą o ochronie zwierząt, artykuł 11a punkt 4. Wskazano, że należałoby zaplanować kastrację kotów wolnożyjących. Brak jednakże obligatoryjnego wskazania w ustawie o ochronie zwierząt. Ponadto wyrażono zadowolenie z kwoty przeznaczonej na dokarmianie kotów wolnożyjących. Pozostałe podmioty nie wydały opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, więc zgodnie z artykułem 11a ustęp 7 punkt 2 ustawy o ochronie zwierząt oznacza akceptację programu. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanów w 2022 roku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny punkt, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Bardzo proszę, pani skarbnik. Przedstawię państwu zmianę uchwały, którą przytoczył pan przewodniczący z 30 marca 2016. Zmieniła się podstawa
artykuł 18 ustęp 2 i punkt 14a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2021, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami i artykuł 13 ustęp 1 i 3 ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie, dziennik ustaw 2020, pozycja 1133 z późniejszymi zmianami. Ta zmiana wygasza tą dzisiaj, która jest Państwu przedłożona jako projekt, wygasza tą uchwałę wcześniej przyjętą. Jedyne zmiany, które tutaj są wprowadzone, to zmienia się, że stypendium sportowe, nagroda lub wyróżnienie może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej, szkoły podstawowej oraz studentowi w wieku do 26 lat zamieszkałym na terenie gminy Ciechanów za wyniki sportowe, w tym wyniki za osiągnięcia w rywalizacji szachowej osiągnięte we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polskie Związki Sportowe, podmioty działające z ich upoważnienia, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe. I tutaj wcześniej tutaj była wpisana wiek 25 lat. Pozostałe elementy zostały bez zmian. Jedynie wysokość stypendium, która wynikająca z obrad komisji z 18 stycznia bieżącego roku, złożyły wnioski, aby zwiększyć tę wielkość stypendiów do kwot proponowanych. Wcześniej były, przypominam, w wojewódzkiej wysokości, na szczeblu wojewódzkim 200 zł, w krajowym 300 i za udział w reprezentowaniu Polski na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 500 zł. Teraz odpowiednio 500, 700 i 1000 zł. Wnioski te wysnuto na podstawie wnioskowanych kwot osób, które były zgłoszone do stypendium. I tutaj już jeśli Państwo pozytywnie zaopiniują to uchwałę i przyjmą, to będą wprowadzone nowe stawki proponowane zgodnie z obradami komisji. To wszystko odnośnie przyjęcia tego projektu uchwały. Jeśli są pytania, to słucham. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Dziękuję serdecznie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określania szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo. Proszę bardzo, pan zastępca wójta. Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo. To już było procedowane i tu na wniosek radnych jest robiony operat szacunkowy, który opiewa na wartość 30 720 zł. Także operat jest zrobiony, tak jak radni chcieli, i tu chodzi o tą działkę w Chruszczewie 0,275 hektara, czyli niecałe 3 ary. To, co jest w tym momencie pod pętlą autobusową. Jakieś pytania radnych? Proszę bardzo, kolega. Ja mam pytanie teraz. To sprzedaż tej działki odbędzie się za te 30 tysięcy? Co jest ten oferat akurat zrobiony, czy jakaś inna będzie kwota? To znaczy jeszcze pewnie kwoty dojdą pewnie jeszcze, jeżeli chodzi o opłaty manipulacyjne. Ale konkretnie, jeżeli chodzi o kwotę samej działki, to jest te 30 720 zł. Aha, dziękuję. Czy są pytania? Proszę, Piotr. Pytanie, jakiej klasy ziemia jest, bo nie pamiętam, która to jest klasa? To znaczy,
Tu, jeżeli chodzi o klasę, ale tu jest operat, jeżeli chodzi o nieruchomości i jest wzięte pod uwagę jako uzbrojenie terenu możliwość zjazdu, dojazdu, to jest brane pod uwagę jako grunty. Nie wiem, czy tu klasę można brać pod uwagę. Tu jest operat zrobiony, jeżeli panie Piotrze, pan chce do wglądu, ja mogę operat panu przedstawić. Jako działka budowlana, czy jako działka grunt rolny? To jest możliwością przyłączenia do drogi działka. Stan nieruchomości według gruntów. Ja mogę przedstawić ten operat cały, jeżeli, bo to jest długi operat, ja mogę to przedstawić do wglądu. Może ja odpowiem, tak podejrzewam, że na 99% działka budowlana to nie może być, bo to jest za mały areał, żeby w ogóle wydać pozwolenie na budowę. Dziękuję. Proszę kolega Klemens. Chciałem jeszcze zapytać, czy to jest ostateczna cena i czy były prowadzone negocjacje? To jest wycena zrobiona na podstawie państwa prośby przez, nie wiem, na ostatniej, przedostatniej sesji. To jest operat szacunkowy, zrobiony przez rzeczoznawcę. Jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj patrzę na mapę, bo mamy tą mapę załączoną i ta działka nie ma dostępu do Młynarskiej. Czy ma? Jak to jest? Czy Mławskiej, tak, przepraszam. Bo to jest bezpośrednio lokalizacja przy ulicy Mławskiej. No. W operacie mam napisane stan techniczny użytkowy. Mam pytanie, czy przez tą działkę będzie jeszcze szła ta ścieżka rowerowa do... Nie ta strona. Nie ta strona, okej. Okay. Znaczy, czy jakieś pytania jeszcze? No bo to jest ta pętla, gdzie zatrzymuje się ten autobus i zawraca, tak. Nie ma pytań. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 13, 11 radnych było za, jeden głos przeciwny, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie. Wolne wnioski i zapytania. Szanowni Państwo, to co było w zapytaniach i stwierdzeniach. Na początku sesji chciałbym, to co mogę w tej chwili odpowiedzieć, to będę starał się odpowiedzieć w tej chwili. Przede wszystkim, panie Piotrze, jest jedna sprawa. Nigdy nie powiedziałem, że Petrykowski Piotr jest przeciwko budowie chodnika. Kiedyś powiedziałem takie zdanie, ale to było przy innych inwestycjach, ale bodajże to było ze 3 czy 4 lata temu. W tej chwili absolutnie takiego stwierdzenia nigdy z mojej strony nie padło. A że przeciągał się, w ogóle nie przedstawiałem sytuacji i budowy tego chodnika, to każdy z nas chyba wie, my we dwóch najlepiej. Do pewnego okresu czasu nie byliśmy właścicielami tego wąskiego pasa drogi, było Skarbu Państwa. Z chwilą, kiedy dostaliśmy, że my jesteśmy właścicielami, nad tym trzeba się pochylić i być może, że kiedy będę przyjmowany i będzie przyjęty nasz wniosek na Polski Ład, być może, że uda nam się to wprowadzić do inwestycji. I na pytania odnośnie kanalizacji, a tu i kolega radny powiatowy, nie wiem, na dzień dzisiejszy to, co mamy zaplanowane, projektowanie kanalizacji, to są Kownaty, Niechodzin, jak również Gąski. I ja już państwu tłumaczyłem, że najszybciej do realizacji mogą wejść miejscowość Gąski,
bo tylko projekt na wieś, bo kolektor, główny kolektor mamy do oczyszczalni już doprowadzony i można z tego skorzystać przy innych, przy tych dwóch wioskach Niechodzin i Kownaty, to trzeba będzie negocjować, w którym miejscu będziemy się mogli nawiązać z kanalizacją miejską. A nasz też będzie troszeczkę termin goni, dlatego że te 2 700 000, co dostaliśmy od Ministerstwa Finansów na, stricte tylko na kanalizację, musimy do 2024 roku wykorzystać. I trzeba tu się sprężyć, żeby projektanci zaprojektowali w miarę szybko, bo przecież tu kolega, znowu wiceprzewodniczący, wie, ile trwała procedura projektowania kanalizacji w Chruszczewie. Jak się nie mylę, to około 6 lat. Ale to projektanci Euromosty Wrocław i z tego tytułu też to się wszystko nam przeciągało. I jeszcze od razu, jak miejscowości mamy Niestum i odnośnie boiska, wiecie państwo, może kolega radny i sołtys z Niestumia akurat w tamtych latach nie uczestniczył przy szukaniu terenu pod boisko. Był nawet już taki teren wyznaczony, ale później potencjalny zbywca tego terenu rozmyślił się po prostu w prywatnym obiegu swoje grunty, sprzedał w tej chwili. Możemy szukać, ale będzie problem ze znalezieniem takiego terenu, żeby to można było połączyć i ulicę Polną, to część Niestumnia, jak i ze starym Niestumniem. No ale jeżeli nie będziemy szukać, to na pewno nigdy nie znajdziemy. To jest taka prawda. Ja tak na szybko siedząc myślę, że może by się udało tu grunty, gdzie jest budowana ta hala, czy tam no hala taka dla krosu. Może gdzieś koło tego terenu, ale to mówię, kwestia państwa zaangażowane, panów szczególnie i radnego i sołtysa, i możemy szukać i możemy znaleźć, być może znajdziemy takie ten. A na temat kanalizacji, kiedy nie stąd naprawdę nie rozważałem i na dzień dzisiejszy nie odpowiem konkretnie. O wodociągi, że mamy zapisane w budżecie kanalizacja i ten też powiedziałem, na razie projektujemy tylko i wyłącznie kanalizację, planujemy Kownaty Niechodzin i Gąski. O innych kanalizacjach są niektóre jak gdyby nowi mieszkańcy, którzy się zaczynają budować, ci zakończyli budowę budynków, też proszą, żeby ich do kanalizacji podłączyć i tam jest kwota zagwarantowana ewentualnie do podłączenia tych mieszkańców, a przecież państwo dokładnie wiecie, że w 2020 roku na naszej gminie zostało oddanych 60 nowych budynków, czyli tych budynków bardzo szybko przybywa i trzeba też o to zadbać. Jeżeli chodzi o wypowiedzi radnego z Pęchcina, to przepraszam bardzo, ja żadnych pism nie przechwytuję i nie ukrywam, dlatego że to jest z reguły korespondencja rozpisywana przez panią sekretarz i ja bardzo sporadycznie rozpatruję korespondencję, a nie wystarczy pism skierowanych do mnie, a wcale nie muszę przechwytywać pism skierowanych do, czy to do przewodniczącego rady, czy do moich kierowników, czy skarbnika, czy sekretarza. Tak, żebym uważał na te słowa. Tak samo jakbym uważał na słowa powiedziane, że olbrzymie zarzuty nade mną ciążą. Kolega nie jest, a przepraszam za duże słowo, nie jest sędzią, żeby określał, czy są zarzuty poważne, czy nie. Bo przekroczenie uprawnień to nie jest potężny zarzut. Wolałbym użyć takiego zarzutu, jakby mnie do mojej kieszeni przyszła 100 czy 50 zł od kogoś, a nie tylko takie przekroczenie zarzutu i obowiązków. I uwagi pozostałych kolegów, tak jak kolegi Janka, odnośnie i podpowiedź na przykład, żeby Polski Ład nawiązać z tą drogę Ciechanów, znaczy dobrze, gumowo z Ojrzeniem.
Tam nie tylko Oźrzeń będzie chyba wchodził w rachubę, bo droga od powiatówki do Oźrzenia, jak się nie mylę, to jest chyba droga powiatowa. Trzeba by było trzy siebie połączyć. To część, co wójta z Oźrzenia, nasza i droga powiatówka. I wtedy być może, że nawet szybciej by udało się pozyskać, nawet jak będą kiedyś fundusze unijne, to nawet z funduszów unijnych, bo jeżeli trzy samorządy by zaangażowane, to wtedy większa punktacja byłaby szansa zrobienia. Zabezpieczenie czy oznakowanie ulic to jest dobra uwaga, ale trzeba podjąć rozmowę z Generalną Dyrekcją Dróg. Oni w zasadzie sami powinni to oznakować, bo zawsze droga o większej wartości, nie wartości, tylko hierarchii, a jest to droga krajowa, to oni powinni oznakowywać wszystkie skrzyżowania, jakiekolwiek są. Tego mnie nauczyło właśnie po tym nieszczęsnym wypadku w Goryszach. To mnie wtedy właśnie panowie prokuratorzy w Sochaczewie wytłumaczyli, że nie jest to obowiązek nasz, tylko zarządcy drogi, która jest ważniejsza. Ale takie pismo skierujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg, żeby pochylili się nad tym problemem, bo życie ludzkie i zdrowie jest najważniejsze, a nie chodzi już konkretnie o jakieś tam marne pieniądze. Kolega Przemek z Rykaczewa odnośnie tej drogi Gumowo-Rykaczewo. Faktycznie, jeżeli są geodeci wyznaczyli, trzeba też nad tym tematem się przyjrzeć i tą drogę w jakiś sposób pokierować zgodnie, gdzie jest droga wyznaczona, a nie zwyczajowo wyjeżdżona, bo trzeba by było w tym kierunku to też zrobić. I proszę Państwa, tutaj kolega Sołtys o skromne dofinansowanie 4000, to musimy z panią skarbnik, chociaż widzę, jak pani skarbnik oczy zrobiła, to już będzie miała problem pewnie z szukaniem kasy. Mam nadzieję, że to nie są kwoty aż tak duże, żeby nie dokończyć remontu tej świetlicy, a z mojej strony to tylko można podziękować Sołtysowi Woli Pawłowskiej, jak również mieszkańcom za zaangażowanie się przy remoncie tej świetlicy, bo tyle, co zostało włożone własnej pracy, to oni tylko sami wiedzą. I tu za to trzeba też mieszkańcom pomóc. Jeżeli coś przeoczyłem, to postaram się odpowiedzieć na piśmie. Jeżeli coś macie jeszcze Państwo, proszę bardzo. Sławek pierwszy. No i tak mnie słychać dobrze. Panie wójcie, ja jeszcze z uporem maniaka wracam. Zna pan sprawę. Na pewno. Bo pan sam pracował, pomagał. Odnośnie 616 tego przejścia. Przecież wymóg był taki. Do Urzędu Marszałkowskiego pisałem. Do starostwa, do urzędu. Do chyba 6 urzędów. Był wymóg taki, częstotliwość przejścia. Zrobione to było. Podobno trzeba to powtórzyć, uaktualnić te dane. Mam nadzieję, że wójcie postara i to zrobimy. Pomogę w tym. Następna sprawa. Wracam do tej ulicy Polnej, tego chodnika. Następny wymóg jest taki, żeby były dwa chodniki z obu stron. I już jest jeden ze spełnionych czynników. Pan wójt na pewno zna, sam też mówił, że trzeba te chodniki, żeby dochodziły. I jeden z wymogów jest, że są z obu stron chodniki. I może to nieszczęsne przejście naprawdę przybywa ludzi, przybywa mieszkańców u nas. Wszyscy wiecie. No może nie wszyscy, ale większość wie. Jak przybywa mieszkańców, osiedle się buduje, jedne, drugie, trzecie i firma się buduje. Te przejście jest naprawdę potrzebne jak woda dla ryby, do oddychania. No. Bardzo bym wdzięczny, żeby ten temat ruszyć jeszcze raz. I ten chodnik naprawdę jest wskazany, bo jest ten wymóg spełniony. Dziękuję. Ja jeszcze nie odpowiedziałem na jedno pytanie. Te pieniądze są przeznaczone i o tej awarii, co była ruszona wtedy ostatnio w niedzielę. W tej chwili trwa projektowanie przebudowy tego odcinka tu od firmy Rolbud do samego Niestumnia. Ja nie wiem, proszę Państwa, to może by się udało przy przebudowie, może by firma, która by dokonywała przebudowy, może nam określi,
czy w ogóle się nie przymierzyć do przebudowy całej sieci wodociągowej w Niestu, no tej oddanej jeszcze w latach 90. Bo jeżeli się nie mylę, to tam są częściowo rury żeliwne, ale częściowo to jest chyba azbestowo-cementowe. I to by należało, to by też to zobaczyć. Ale tu najważniejsze to ten odcinek, bo na razie było akurat w środku miejscowości awaria, ale nie na tym odcinku, ale to już będzie projektowane i to będziemy robić. Czekamy na jeszcze następne wnioski czy następne projekty, bo w tej chwili jeden projekt jest na ukończeniu przy tak zwanej tej spince, co mamy połączyć sieć wodociągową miejską z nami. Jedno na Bielinie, drugie później tutaj na wysokości Nurzewa. Ja rozmawiałem przez wczoraj właśnie z prezesami z WIK-u, czy nie połączyć naszych dwóch stacji udatniania wody Gumowa z Chotumniem. Nam brakuje 1600 metrów, żeby też taką pętlę zrobić, ale oni to mają przerozpoznać i mają nam dać odpowiedź. Także na pewno te pieniądze, które mamy, 3 600 000, bo że mamy zapisane na budowę odwiert studni i budowę zbiornika wyrównawczego i rozbudowę w ogóle stacji, to na ostatnim spotkaniu z wicewojewodą, co było robione w Wyższej Szkole Zawodowej, co prawda pan wicewojewoda powiedział, że na pewno rozbudowę stacji udatniania wody można zaliczyć do tego, ale tu kolega Artur ma jeszcze wyjaśnić bezpośrednio z płatnikiem, bo to będzie bank finansował, z przedstawicielem banku, żeby oni nam powiedzieli definitywnie na piśmie, zagwarantowali, że to możemy zaliczyć do Polskiego Ładu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolega Kalman. Panie wójcie, może jeszcze pan zaczeka przy mównicy, bo do pana mam pytanie. Może panie wójcie, byśmy sobie ostatecznie wyjaśnili, gdzie ten mój wniosek trafił, bo proszę przejrzeć nagranie z sesji 36, gdzie pan twierdzi, że ten wniosek był przekazany do pani skarbnik. Ja sprawdziłem, u pani skarbnik tego wniosku nie ma, czego świadkiem był pan Petrykowski. Czy pan wie, jakie losy tego pisma są dalej, które nie dostarczone zostało do pana przewodniczącego? Nie wiem. To marny temat. Przecież pan powiedział, że dostarczone do pani skarbnik zostało. Ale pan mi się pyta na dzień dzisiejszy, a dzisiaj nie wiem. Bardzo ubolewam nad tym, panie wójcie. Dziękuję. Dziękuję, kolega Piotr, proszę. Pan poczeka jeszcze. Nie ma się to tak śpieszyć. Panie wójcie, a może z Polskiego Ładu udałoby się zrobić też tą górną drogę od agroturu do tak zwanych wodociągów w Przążewie? Tam jest olbrzymie już osiedle, powstało w Niestuniu, one idzie w stronę Przążewa i myślę, że to jest droga akurat dość, myślę, łatwa do zrobienia, bo tam są grunty rolne i może by to też się udało. To jest bardzo ważne. Odciążylibyśmy mieszkańców, masa mieszkańców jeździ do szkoły podstawowej numer 5 i do Krasiniaka, jeździ tutaj przez Kargoszyn właśnie. Byłoby to duże odciążenie i mieszkańców i jednocześnie ominięcie drogi wojewódzkiej, która wiemy, że korkuje się przy jednostce wojskowej codziennie z samego rana i to myślę, że to też jest niezły pomysł. Na pewno tak, na pewno pomysł jest trafny, tylko że bodajże 20 lat temu, a może około 18 lat temu, taką rozmowę odbyłem z właścicielami gruntów. Między innymi tam były grunty naszego radnego pana Majkowskiego, Zenka. I jest paru mieszkańców. Jeden mieszkaniec wtedy nam zablokował przebudowę tej drogi. Z początku miała być wirówka i poszerzona. Nie chcę wymieniać nazwiska, bo nie jestem upoważniony, żeby mówić kto, ale na pewno wiemy. Ale jeżeli uda nam się, tutaj z tej podpowiedzi skorzystam, zapiszemy tę drogę też do Polskiego Ładu, bo wtedy to chcieliśmy się dogadywać, nie było jeszcze ustawy, tak zwanej specustawy. W tej chwili jest ustawa, tak zwana ta specustawa, nie musimy konkretnie się pytać, no, właściciela gruntów, czy poszerzamy drogę, czy nie, bo specustawa, tak jak w tej chwili mamy na etapie, czy chociażby ulicę Chruszczewską, czy droga między Ujazdówkiem a Rudkami Głowicami, też idziemy tak zwanym zrytem, nie?
I tutaj najprawdopodobniej tak by było. A że ta droga by mieszkańcom Raży byłaby o wiele bezpieczniejsza i szybsza, chociażby z tego względu, że faktycznie w niektórych godzinach rondo przy jednostce wojskowej niektóre samochody to się na Kąckiej zatrzymują, no vis-a-vis Kąckiej, żeby dojechać do ronda. Tą uwagę na pewno umieścimy i do Polskiego Ładu będziemy starali się wrzucić. Panie wójcie, ja jeszcze nawiązując do tych dróg, no to przypomnę o drodze między Chruszczewo-Gorysze. Tak samo można praktycznie robić. Dziękuję. Proszę. Panie wójcie, jest jeszcze jeden problem ulicy Wrzosowej w Pęchcinie, bo tam na tej ulicy jest taki pasek gruntu między asfaltem a ogrodzeniami właścicieli, mieszkańców. Taki pasek szerokości w jednym miejscu, tam pewnie 60, pan Artur trochę więcej ma wiedzy, może tak, 60, może 80 centymetrów. To nikomu się nie przyda. Nie wiem, czy ktoś zrobił błąd jako geodeta i nie zamierzył tego ani właścicielom, nowym właścicielom, ani do drogi. Taki pasek, panie wójcie, nam utrudnia bardzo mocno w podłączeniu gazu, bo gazownia już się wycofała z tego, bo ten problem jest nieuregulowany. I o to mi chodzi, że teraz przed chwilą pan powiedział, że jest coś takiego jak specustawa, którą można by byłoby wykorzystać. Jak najbardziej ten przypadek można by wykorzystać było na poszerzenie drogi i to by nam pomogło w doprowadzeniu gazu. Tam droga jest naprawdę wąska, ewentualny chodnik czy nie chodnik by się też przydał. I czy nie możemy z Polskiego Ładu przebudowy ulicy Wrzosowej wykonać? Proszę bardzo to zapisać, panie wójcie. Jeśli pan może, to proszę się odnieść do tego paska gruntu, który przed chwilą wspomniałem. Ja muszę, to jeszcze, jeszcze dzisiaj, za chwilę po sesji mogę sprawdzić. Przede wszystkim trzeba będzie sprawdzić, czy to jest grunt, czy to faktycznie była droga kiedyś wyjeżdżona i zostało to. Być może, że ta droga była budowana w tak zwane potrójne utwardzenie. Ze sprzęty może nie można było bliżej podjechać, ale to do wyjaśnienia. Artur, coś miał. No tak, wiadomo, czy jest ten kawałek drogi, tylko jest problem tego typu, że w tej chwili prawowity właściciel nie żyje. Zostało 3 spadkobierców, 2 spadkobierców nie chce się odnieść, ustosunkować, ani nie chce dać pełnomocnictwa osobie, która została tu w Polsce, ponieważ tamte 2 osoby przebywają za granicą. I tu mamy problem, bo byśmy to, nie wiem, można by było za niewielką kwotę przejąć, ale jest problem, nie ma właścicieli. No jedynie dostaje specustawa, ewentualnie tam jest zaległość 4 i coś tysiąca złotych na tym kawałku. Znaczy tak, tylko że wtedy, żeby skorzystać ze specustawy, trzeba by było w ogóle zaprojektować jak gdyby przebudowę czy budowę drogi, bo tylko wtedy możemy ze specustawy skorzystać. No. Dziękuję. Dziękuję. Kolega Robert chce? Już nie. Proszę bardzo. Ja bym prosił bardzo, jeśli możliwe, zgłaszałem panu przewodniczącemu przed sesją, jeśli jest możliwe, udzielenie głosu mojej mieszkance. Tak, tak, my się umawialiśmy. Proszę. Dziękuję. Bardzo. I poruszę temat jeszcze raz tego nieszczęsnego chodnika przy ulicy Polnej. W ubiegłym roku na zebraniu wiejskim wójt, szanowny pan wójt, uczestniczył na tym zebraniu i zadeklarował mieszkańcom, że do budżetu 2022 włączy budowę tego chodnika. Ja osobiście zbierałam wśród mieszkańców podpisy o to, że wszyscy popieramy powstanie tego chodnika. Takie pismo wpłynęło w październiku 2021 tutaj. Niestety nie dostaliśmy żadnej pisemnej odpowiedzi.
Jak również dowiadujemy się, że w roku 2022 ten chodnik nie został zawarty w budżecie gminy. My jako mieszkańcy jesteśmy rozgoryczeni. Ja nawet nie jestem w stanie dobrać słów, ponieważ jako matka czwórki dzieci spaceruję codziennie tą ulicą. Praktycznie moje dzieci biegają środkiem jezdni, gdzie poruszają się ciągniki, kurierzy jeżdżą, którzy po prostu nie zależą im na jakości i szybkości. Więc ja zadam po prostu pytanie, czy my czekamy na to, aż za chwilę wydarzy się jakieś nieszczęście, bo wszyscy wiemy, że w Niestumiu to osiedle cały czas się rozrasta. Coraz więcej nowych osób buduje domy, coraz więcej młodych osób, również które posiadają dzieci. I to jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, którzy tam mieszkają w tej wsi i na tej ulicy Polnej. I nie tylko, bo to jest taka ulica spacerowa, gdzie mieszkańcy też innych ulic spacerują. Więc ja mam po prostu przede wszystkim pytanie do pana wójta. Skoro pan wójt się zadeklarował nam, to czemu pan wójt nie chce się wywiązać i czemu w ogóle nie zostało to również ujęte w ogóle we wnioskach do budżetu? Dlaczego pan wójt nie przedstawił w ogóle państwu? To wszystko? Tak, dziękuję bardzo. Nie ma już pytań. Zamykam obrady 38. sesji Rady Gminy Ciechanów.